gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś odwiedzamy hodowlę braci Fidor RRS, czyli Robert. Witam, Rafał. Rafał. Sławek, witam. I Sławek, tak jest. Witamy wszystkich hodowców. Chłopaki, na początku chciałbym zapytać o sezon 2021. Może zaczęlibyśmy od gołębi dorosłych. Kiedy to w waszym oddziale w ogóle się rozpoczęło? No, w naszym oddziale zaczęliśmy tak później troszeczkę, znaczy 15 maja zaczęliśmy. Czyli tydzień przed tym pierwszym terminem? Tydzień przed pierwszym tym właśnie, co było do generalnego wliczone. Czyli jeden lot tylko odpadł? Jeden lot nam tylko odpadł, tak. A ten lot akurat wyszedł wam dobrze, czy? Dobrze nam wyszedł, no dobrze. Dobrze. No nie, no w ogóle to te loty wszystkie nam na dobrze wyszły. No, no tak, może właśnie powiemy, najpierw zaczniemy od wyników tego sezonu 2021. Bo jeśli chodzi o okręg, ja powiem tylko, że jesteście na podium w kategorii derby. Tak, trzecie miejsce. Trzecie miejsce na siedmiu w derbach. Tak. Może coś więcej, Rafał, na temat tych wyników okręgowych? Tak, stoimy tak. Mamy trzecie miejsce w kategorii derby, czwarte miejsce w B i supermistrz jako szóste. Ale ogólnie zapaliśmy się w wszystkich kategoriach. Właśnie, we wszystkich kategoriach jesteście sklasyfikowani. We wszystkich kategoriach. W czterech albo w pięciu w pierwszej dziesiątce. Tak jest. Tak jest. Także sezon, no powiedzmy, kolejny bardzo dobry. Udany. Bo w zeszłym sezonie też było fajnie. Też było fajnie, no ale zawsze to cieszy. Jak jest, już jest jedno podium w okręgu, to już to cieszy, nie? Tak, a teraz można powiedzieć, że sumując te wyniki z wszystkich okręgów regionu czwartego, jest szansa już zakręcić się koło podium w regionie. No jest szansa, one są nieoficjalne, no ale jakiś tam ten wynik jest dobry. Jak mi się wydaje, na ten region czwarty będziemy wysoko. Tak jest, w B kategorii właśnie to będzie też wynik, myślę, w granicach 5-6 miejsca. No to fajny wynik. W B kategorii mieliście 130. 134. 134. No, z groszem no tam. Tak jest. Także sezon super. I teraz pytanie, czy gołębie te, które leciały w poprzednich sezonach, to te same gołębie w tym roku powtarzały, czy? Tak, no bo te gołębie mamy, no, najbardziej jaką mamy linię opartą, to mamy z tego ciemnego belga od Herboca. No tak. to są gołębie nasze, tak podstawowa linia. No to i są gołębie, które właśnie w tych kategoriach... Tak, one w, znaczy się to w każdej kategorii, czyli od uniwersalne. Uniwersalne, ale są od 100 do 700. Czy to jest loty 120 czy 720, nie przeszkadza to. Te gołębie naprawdę są uniwersalne. Tak, mówimy o wynikach, które są już tak jakby zatwierdzone, wylatane, ale też musimy wspomnieć o jednej samicy, która no zapowiadała się w tym roku na jedną z lepszych samic, może i w Polsce, w którejś kategorii. Natomiast no, przyszedł maraton, na którym teoretycznie no, maraton z wiatrem. Z wiatrem był, lot był bardzo łatwy, szybki. No wtedy no, straciliśmy no, samicę. No, tydzień przed tym lotem mieliśmy 500. Siada pierwsza na oddział. No i takie było właśnie myślenie, dajemy ją na maraton, czy ją zostawiamy. Ale no, brakowało i do D. Musi być maraton. No to tak podkusiło nas, no bo to jest no, tydzień z 500 temu siada pierwsza na oddział, no to dlaczego ma z maratonu nie usiąść? Jeszcze z wiatrem. Kalkulowaliśmy pogodę, wszystko no, bardzo dobrze. I zapowiadało się, że tak, powinna zrobić ten konkurs, no ale no niestety. Ale no, tak nie dała rady. Nie dała rady. A
powiedz nam, z jakich to gołębi ta samica była? Samica była tak, była z samca, to mieliśmy, dostaliśmy w prezencie od kolegi z sąsiedniego oddziału z Ostoporkowa, od tatka Ślusarczyka, to był gołąb z Werkamenów. Pozdrawiamy pana tatka. Pozdrawiamy właśnie, zdrowia. Naprawdę, no był świetny, był gołąb, no, który dał naprawdę no, super gołębia. A z strony matki to był gołąb od Schneidera właśnie, Waldka, kolegę, którego też serdecznie tak, pozdrawiamy. Serdecznie, to był gołąb z linii tego Jokera i Rambo. No to mamy tą tak samą tą linię, tak samą podstawową w gołębniku, że... Ale rodziców tej samicy macie na rozpłodzie? Nie mamy tej samicy. No taka był traf, że jak tam uciekła ta matka z woliery. To tym bardziej boli ta strata. Tak, a samca, no to też pożyczyliśmy koledze, no i niestety też mu uciekł. Tak, ale i także nie ma całej pary, nie ma. Ta samica to jest ta samica, którą na pierwszym filmie prezentowaliśmy. Tak, ona miała w kategorii A, jako roczna, miała koeficjent 2,94. No to super miała naprawdę wynik. No i w tym roku też zapowiadało się dobrze, bo miała tak dwie jedynki, trójkę w oddziele, 7 i 13. No to zapowiadało się na pewno, że nie, akurat nie było tak, że złożyło się do kategorii A, bo ona więcej latała właśnie na te 500-ki. No właśnie. I nie brakowało jej do A tak samo, bo jakby już A miała zrobioną, to byśmy tego gołębia na pewno tam maraton nie daliśmy. Ale no podkusiło, właśnie. Że właśnie, bo już nie było szans zrobić do A. No i daliśmy maraton. Tak, bo też liczba tych lotów, tak jak właśnie tak, mówimy, no ograniczona była. Pierwszy lot mieliście nieliczony. Nieliczony był, no. To znaczy można było do wystawy zaliczyć, no ale mieliście tylko jeden lot, więc w sumie 11. Tak, 11 lotów. Właśnie, 11. Więc tych lotów do A kategorii no było powiedzmy 5 czy 6, mhm. Więc nie było za bardzo wyboru nawet. Czego wybrać? Nie było właśnie, no ale no, no myśleliśmy, że da radę wtedy, no i tak, no kusi, to właśnie to kusi, no. Tak jest. Teraz chciałbym zapytać, o ten początek sezonu jeszcze właśnie, jak weszliście w ten sezon, z jakiej pozycji gołębie startowały, kiedy gołębie w ogóle były połączone? Znaczy u nas gołębie lecą na sucho, my nie ciągniemy w ogóle młodych z gołębi. Połączone były bodajże chyba coś w marcu, zniosły pierwsze jajka, posiedziały na tych jajkach, posiedziały do końca, dopóki już nie zeszły z jajek. Także 20-23 dni gdzieś tak było, potem już jajka wyrzucamy. Dajemy znieść drugie jajka, no i 7 dni na jajka siedzą, zabieramy jajka, rozdzielamy i przychodzą na manię w nawdowieństwo. Tak, ale to było przed pierwszym lotem nawdowieństwa, one już... Ale my żeśmy liczyli, że będzie lot 26 kwietnia. Tak. Tak żeśmy liczyli. Ale, a tu się jak odbyło się, no wiadomo, no, ta ptasia grypa trochę przyhamowała te loty nam i niestety, no musieliśmy, ale to mi się wydaje, że te gołębie tak i nic, formy nie straciły. Ale właśnie, bo te gołębie cały czas były w rozruchu, mówię tutaj o treningach i tak dalej. Tak, znaczy, tak, treningi żeśmy na bieżąco przeprowadzali i te gołębie były praktycznie w formie, no. Od pierwszego lotu fajnie to zaczęło. Tak, zaczęło się dobrze, no nie było tam, że jakiś tego i do końca by wytrzymały te gołębie spokojnie. No. No właśnie, bo też się tak mówi, że ta metoda na sucho to no teoretycznie one ani nie odchowają młodego. Tak. Więc ten ciąg do gołębnika powinien być mniejszy. Natomiast mniejszy, od kiedy no. Wy tą metodą lotujecie? My lotujemy już trzeci rok tutaj na tą suche wdowieństwo. No i można powiedzieć, że te ostatnie lata to tak w zasadzie najfajniejsze. Tak. Odkąd ten gołębnik powstał nowy, lotujemy tu na sucho. 3 lata lotujemy z tego gołębnika i tak żeśmy właśnie na tym przeszliśmy inaczej. I wychodzi dobrze. I dobrze wychodzi. Wcześniej żeśmy troszeczkę gorzej lecieli z kategorii A, a teraz bardzo dobrze lecimy. Tak. Od początku. No właśnie, ale też może, bo na przykład teraz przed sezonem tych wywózek trochę było. Było kilka wywózek. No, więcej na pewno było, jakby normalnie się loty zaczęły 26 kwietnia. No bo wiadomo, jak nie ma tych lotów, no to trzeba te gołębie jakoś rozruszać, nie, żeby nie siedziały te gołębie. No ale nie robiliśmy bardzo dużo, bo my nie jesteśmy takim zwolennikiem tych gołębi tak bardzo dużo trenować. My na przykład między lotami gołębi w ogóle nie wywozimy. Nie wywozimy w ogóle. Każdy się dziwi, że Pidory to chyba wożą dużo, a to jest nie tak. My wozimy mało. Ale przed sezonem wiadomo, no każdy musi gołębie wprowadzić. Te 5-6 razy my na pewno to wywozimy. Tak. Przed sezonem. No to w tym roku może było 8, więcej nie było. Teraz pytanie na przykład przed tym sezonem, one co wywózkę się widziały? Tak. Widziały się normalnie. Widują się, normalnie się widują. No nie, my tak nie stosujemy, żeby tam właśnie najpierw sami. Wypuszczamy je razem, one razem przychodzą, później je rozdzielamy. I potem rozdzielamy ich. No wiadomo, że no, jak robimy wywózkę na tygodniu, no to ktoś musi być w domu, żeby, no, no, żeby potem rozdzielić. No. No ale jest was trzech, więc no, tak. Się uda, żeby ktoś był. No, ja, zawsze ktoś jest, tak. No, ja mam trochę czasu więcej, bo ja mniej pracuję, właśnie na tygodniu mam wolne, ale no weekendy pracuję. No to tak jest właśnie, że mogę sobie to pozwolić wywieźć na tygodniu i
i tak rozdzielę tego. Jeszcze ten podział obowiązków też można podzielić, więc tej pracy przy gołębiach wychodzi. No a pracy jest dużo, niestety. Natomiast każdy ma pewnie jakieś trochę swoje inne podejście do hodowli, czy raczej się zgadzacie? Nie, my się naprawdę zgadzamy się naprawdę. Wszystko dogadujemy się razem do trzech. Jeżeli coś mamy zadecydować, dogadujemy się. Ale siadamy. Są czasem takie dylematy, na przykład siadamy. Jaką karmę podać przed lotem? Nie, nie ma. Nie ma. Jest od karmy, dawania karmy, to jestem ja właśnie. Jeden tylko. No to ja tylko decyduję o karmie. Jeżeli Rafała nie no ma... No właśnie to... dlatego mówię, bo na przykład gdybyście we trzech każdy chciał coś swojego coś wprowadzać. Innego, to było, na pewno byłoby źle. To jest błąd. No nie, jeden zawsze pilnuje, zawsze pilnuje karmę. Jak Rafała nie ma, to on nam naszykuje dzień wcześniej karmę, taką macie dać. A jak nie, to pod telefonem. Pod telefonem, ale teraz jest telefon, wszystko że... tego. Dokładnie, a jeśli chodzi o to prowadzenie gołębi w czasie sezonu, jakieś zmiany w tym roku, dodatkowe rzeczy albo odnośnie motywacji wprowadziliście? Znaczy nie, nic nie wprowadziliśmy nowego, lecimy tak, lecieliśmy zawsze, to już te 3 lata z rzędu, tak lecimy cały czas jednakowo, nic nie zmieniamy, nie staramy się tam nic dokładać, bo to takie te nowe, to nic wróży dobrego. Znaczy jak wychodzi dobrze, to trzeba się tego trzymać. Dokładnie. Tak, czyli może sobie chwilę powiemy o karmie, jak to w czasie tygodnia wyglądało w tym sezonie. Powiedzmy, załóżmy taki tydzień karmienia, mówię taki uniwersalny bardziej, nie będziemy już poszczególnych lotów analizować, bo wiadomo, że trochę się tam pewnie to zmienia. Tak, zmienia się, loty są dłuższe, pod wiatr, z wiatrem, troszeczkę tak inaczej tam dozujemy tę karmę, ale u nas to tylko karma jest... Cały czas są cztery karmy, cztery numery karmy. My lecimy ogólnie na karmie Van Robeys. I mamy tylko od kilku lat. I cztery numery tylko tej karmy my stosujemy. To jest tak: 29, 35, 718 i 415. Są to te cztery karmy podstawowe. Zakładam, że to bardziej zmierza w stronę takiego karmienia trzyfazowego. Tak. I do tego dokupujemy jeszcze taki worek tam karmy jakiejś tam na przykład takiej lekkostrawnej. Dokupujemy z Bayersa jeszcze karmę taką Sport Light albo Sport te Galaxy tam bodajże Sport Light i Sport chyba Energy. O. Energy, tak. Tak, to dokupujemy te dwa woreczki. Do tego woreczek Super Diety. I to już jest wszystko. I to tak sobie dozujemy. Wiadomo, te loty pierwsze karmimy, bo tak, stosujemy te numery 2, także 29 łączymy z karmą 35. A tą 418 łączymy z tą 715. Może tak powiemy pokrótce, 29 i 35, jak te karmy mniej więcej wyglądają? Ta właśnie ta 29 to taka jest bardziej lekkostrawna karma, tak? A ta 35 to już jest naprawdę energetyczna, to jest bomba. To jest taka, tam jest dużo słonecznika uskanego, także to jest karma naprawdę mocna. I na tej karmie, końcówką tygodnia i to też na takich lotach krótszych trzeba delikatnie, nie mocno, bo no można przeholować. A karmę tą 418 i 715 to stosujemy początek tygodnia. Ale jeszcze zawsze w poniedziałek rano karmimy tą karmą 29. I tak samo karmimy w niedzielę po locie, też karma 29 idzie. Czyli można powiedzieć, że one tak na początku delikatnie dostają. Delikatnie, tak. Nie dajemy na początku mocno, tylko tak w poniedziałek, wtorek delikatnie, środa tak samo idzie, rano i karma jeszcze idzie delikatniejsza, a już po południu dodajemy właśnie tą 35, z tą 29 mieszamy. Tylko, że tej 29 idzie więcej karmy, a tej 35 mniej. Do tego tak samo dosypujemy tą Galaxy, tą z Bayersa, tą Energy. Też tak, tylko delikatnie, bo ona też jest bardzo mocna karma. Wiem mniej więcej, jak ona wygląda. Tam sporo słonecznika jest. Sporo słonecznika. Chociażby te słonecznik jeszcze dodajemy. Kukurydzy dodajemy, tak samo, ale to są już, jak się zaczynają się loty, już takie 500 km. Już. Chyba, że jak będzie 300, zaczyna się 300 i zapowiadają pod wiatr. No akurat w tym roku 300 śledziłem praktycznie co lot wyniki waszej hodowli i 300 chyba wyszły najlepiej. Najlepiej nam wychodziły. Bardzo dobrze. Nam bardzo dobrze wychodziły, a w tym roku akurat tak się złożyło, że... Ale to było tak, że nawet była 300 z bocznym wiatrem czy wogon i tak było super. Tak, siadało, mieliśmy 9 gołębi w pierwszych wodziele. Tak, no, 5 gołębi w dziesiątce było. Też tak poprzemijane były, dobrze się dały, no na fajne, te 300 nam wychodziły. Te dwuletnie gołębie, te derby leciały bardzo No to właśnie te derby nam pokazywały. I złożyło się to na wynik. Tak, przełożyło się na wynik, no fajnie leciały w tym roku. A jeśli chodzi teraz o, tak na przykład po locie, jeśli jest ciężki lot,
załóżmy, bo mówisz, że karma jest ta delikatna, ale jeśli jest na przykład bardzo ciężki lot, to ta karma jest uzupełniana białkiem w proszku, tak, na przykład, czy raczej już ziarno jest po prostu... Jak jest taki ciężki lot właśnie, to dostają tak, pierwszą karminię dostają super dietę i dostają taką energetyczną, ale na to idzie tak, na to idzie cel oksygen, do tego dostają wispumin, teramineral, takie właśnie minerały. Czyli to jest pierwsze karmienie ich po locie. Do wody wiadomo, że to dajemy tak, dajemy jakieś aminokwasy, dajemy na przykład magnez. No tam po przylocie, tak? Tak, po przylocie. Dostają jeszcze do tego miód, tylko miód spadziowy. My tego nie stosujemy, tylko spadziowy miód. I ten miód, i to piją właśnie. A na karmę, tak jak mówiłem, no to ten zel i to dostają ten wispumin i teraminera. Można też cukier gronowy dać, bo też jest... Też można tak, cukru gronowego można też dosypać, też stosujemy, no. Ale tak. Ale też hodowcy często uważają, że cukier gronowy to on tak bardziej szybko działa, szybko te gołębie dochodzą do siebie. Tak, ale my jeżeli dodajemy ten cukier gronowy, dodajemy mało go, nie dodajemy go bardzo dużo. Bo dostają aminokwasy, dostają magnez, no to tam dostają miód. No to troszeczkę dajemy tego cukru. A na przykład, czy zaobserwowaliście w tym sezonie w swojej hodowli jakieś spadki formy w czasie sezonu? Nie, nie. Nie było? Nie było, nie było nic. Nie. Fajnie, gołębie się nadmaje do końca, były zdrowe, były naprawdę... No, widać, że te gołębie chciały lecieć. No właśnie. A tak jak na przykład w poprzednich latach, bo chciałbym zapytać teraz, jak jest metoda suchego wdowieństwa i metoda taka, gdzie gołębie chowają młode i później są rozdzielane. Czy jakaś różnica właśnie w zdrowiu? Bo załóżmy, jeśli ten gołąb chowa młodego, no wiadomo, on jest osłabiony, to szybciej może złapać jakąś infekcję. Tak, no, dlatego właśnie dawniej, jak chowaliśmy młode, to nam źle wychodziły loty te pierwsze. Te pierwsze do kategorii A, no ciężko nam było tam do kategorii A, żeby wygrać w oddziele, nie mówię już o okręgu, tylko o oddziele. Ale słabiej nam te gołębie leciały, a odkąd przeszliśmy właśnie na suche wdowieństwo, to od razu, od samego początku lecimy kategorię A dobrze. Mamy już drugi raz z rzędu kategoria wygraliśmy w oddziele. I teraz ciekawe, czy to wynika na przykład z kwestii zdrowotnych, że te gołębie są cały czas jakby, no można je kontrolować w jakiś sposób, bo tych młodych nie ma. No. Czy też wynika z tego, że są po prostu bardziej wypoczęte? Mi się wydaje, że są wypoczęte. Te gołębie są wcale takie całkiem inne. One są nie są przemęczone, nie widać, bo to takie są, siedzą troszeczkę osowiałe, bo to jednak musi tego mutka wpompować trochę tej energii, nie? Chociaż chowaliśmy jednego mutka zawsze ale to też po jednym, jakiś wysiłek dla tego gołębia dorosłego, który musiał go wykarmić, nie? No, on wiadomo, że on to zjadło, to nie dla siebie, tylko dla tego młodego i on taki był trochę osłabiony, no. Chociaż no wiadomo, że jak przy takim młody daje się karmę bardzo dobrą, daje się jakieś tam, wiadomo, te suplementy, nie? No to tam on go podbuduje tego gołębia, ale to nie jest to. Czyli generalnie ta metoda wam spasowała? Spasowała. W tamtym roku leciliśmy na totalne, na suche wdowieństwo i wygraliśmy też C, byliśmy wysoko w okręgu. W tym roku B, no. Mówiliśmy o okręgu, ale może jeszcze tak pokrótce podsumujemy te wyniki oddziałowe, no bo na szczeblu Polski nic na razie nie powiemy, bo nie wiemy. Tak, bo nie wiemy. Regionie no. Możemy przypuszczać. Możemy przypuszczać, może taki wynik będzie, no fajnie by było, aby taki właśnie wynik był taki wysoki w rejonie. Ale w oddziale już wiemy, w sekcji też wiemy, wczoraj mieliście zakończenie. Tak. No. W sekcji macie trzy kategorie, wszystkie. Trzy kategorie, wszystkie trzy. Dwa są na podium, jedno jest drugie. Dwa pierwsze, jedno drugie. A jeśli chodzi właśnie o oddział? Oddział, mamy 12 klasyfikacji w oddziele na gołębie dorosłe, no to w 10 jest sobie na pierwszym miejscu, a w jednym jesteśmy na drugim i w jednym na trzecim. To takie krótkie podsumowanie. Takie krótkie, no bo to nie ma co się... Dokładnie, tak, nie ma się także, co rozgadywać na ten temat, sezon... No, 12 klasyfikacji, super. 12 na pudle. Tak w tym jest 10 pierwszych. Sezon udany, naprawdę, nie ma co się tego oszukiwać. No, co roku jest nieźle. Co roku im się wydaje... Ale można powiedzieć, że efekty ciężkiej pracy są docenione. No, tak, no, w tej chwili nam głównie chodzi o okręg, żeby tam być jak najwyżej, bo nasz okręg jest bardzo mocny. No sam wiesz, jak lotujesz te same okręgu, nie? Tak jest. Wygrać z Marciszewskim, czy z Karpińskim, czy z Pasoniem, to już jest trzeba na same szczyty wejść. No, może kiedyś, ale na razie się tak dobijamy do tej czołówki. No, dobijacie się bardzo mocno pukacie, bo już jest tak cały czas podium albo blisko podium. Albo blisko podium. No, zawsze nas to przesiaduje na to miejsce czwarte, piąte, szóste. Oj, to często. Tak, to już prawda, potwierdzam, że często się tak zdarza. Czwarte, piąte, szóste te miejsca naprawdę nas lubią.
Tak jest. No także w podsumowaniu wyników to tyle. Teraz może jeszcze przejdziemy sobie do sezonu gołębi młodych. Jak to wyglądało? No młode też fajnie, żeśmy przelecieli w tym roku. No z młodymi tak. Jako z typowanych gołębi, to jesteśmy pierwszym wicemistrzem. A z całości jestem pierwszym wicemistrzem, a z typowanych jesteśmy chyba na szóstym miejscu. Tak jest, ale młode lotujecie metodą naturalną. Tak, naturalną. Nie zaciemniamy, chociaż coś tam nas to kusi, żeby to przyciemniać, ale nie na razie. Na przyszły rok, ale to jest. Ale chyba to nie damy. Jeszcze to trzeba przemyśleć. Tak, na razie takie właśnie rozmowy są, że może to zrobimy na to zaciemniane, ale no nie. No. Tak, i teraz jeszcze ostatnie pytanie o kadrę na następny sezon, bo chciałbym właśnie, żebyśmy jeszcze zaprezentowali trochę gołębi z rozpodu. Tak. Później, z waszych najlepszych linii. A teraz jeszcze to pytanie odnośnie kadry na następny sezon, czyli jakąś selekcję już przeprowadzaliście? Tak, znaczy już gołębie stare są już, to co ma zostać, to zostało. Jest tych gołębi ponad 40, jest gołębi dorosłych, powyżej 2 lata, nie? Dwuletnich, nie? Do tego dołożonych jest 80 młodych. Czyli około 120. 120 gołębi. I to zostaje wszystko do lotu. Tak, czyli a te gołębie, które 40 zostawiliście dorosłych, to są wszystkie do 50? Tak, wszystkie będą do 50. Tak. No także teraz przejdziemy sobie do zaprezentowania gołębi rozpłodowych. No, pokażemy też parę lotowych gołębi, tam takich najlepszych gołębi, te samo, i z których będą właśnie gołębie na aukcję. Tak jest. Z tych gołębi. Także teraz zaprezentujemy gołębie lotowe. 4 gołębie lotowe z tak. Sezonu 2021. To będzie akurat gołąb młody, to jest młody gołąbek. On jako jest drugim lotnikiem oddziału. Fajna samiczka. To jest z gołąbków, to jest tak, ze strony jest ojca, to jest z Pawła Mędrysy, a z strony matki to jest właśnie z Harley'a, z Ripley'a tam od Kopmana. Piękna samica. Będzie pełna siostra tej samiczki, będzie na aukcji. Będzie pełna siostra tego gołąbka. Ładna samiczka. Tak, także to jest dopiero samica, która teraz będzie jako roczna lotowana. Tak, jako roczna lotowana. Także skrzydełko jej zaprezentujemy. Fajny gołąbek, fajnie ułożony i fajna jest taka, no widać, że jest. Będzie może z niej pociecha bardziej. Ten gołąb to właśnie, ja chciałem jeszcze powiedzieć na temat tego gołębia, mamy córkę Harley'a. No to właśnie to jest ten gołąb, to jest wnuczka tej samicy, co kupiliśmy. A w tamtym roku też skorzy z innej właśnie gołębi, też z Harley'a, też była najlepszą lotniczką oddziału młodą. Teraz druga. Czyli też na młode im pasuje. Na młode pasuje. A taki właśnie to jest, mamy tą samicę też, tą Harley'kę zaprezentujemy. I to powiem, taką ciekawostkę powiemy trochę o niej. Ale tak będziemy już ją prezentować. No jest fajny gołąbek, naprawdę ułożony super. Zobaczymy, no może będzie nadzieja z niej, że coś będzie latała jako dwulatko, dać raczej jako roczną. Rafał, teraz samica trochę starsza od tej poprzedniej. Tak, to samiczka już jest z 17 roku. Ta samica to jest córka tego naszego ciemnego belga, co się mi wspominali, tą najlepszej tej linii. To samica, ona w tamtym roku była na wystawie, czy była zgłoszona na wystawę ogólnopolską. Była jako trzecia z okręgu w kategorii H. Ten gołąbek też jest naprawdę, ona nie robi dużo konkursów, ale robi naprawdę bardzo dobre konkursy. Jeżeli coś zrobi, to coś do czuba się uderzy. W tamtym roku mieliśmy nawet taki lot sponsorowany przez burmistrza. Był puchar za gołębia, którego żeśmy, pokażemy może ten puchar. No, patronatem był właśnie burmistrz, sponsorował te puchary. No to właśnie ona wygrała ten puchar. Myśmy typowali gołębia. Typowany gołąb, każdy gołąb był typowany. I właśnie, który był typowany, wygrał. Ogólnie były dwa te puchary, obydwa żeśmy wygrali, bo był gołąb typowany i najlepsza seria była. I obydwa te puchary żeśmy wygrali. Był dobry lot dla was. Dobry lot był, naprawdę. Lot był deszczowy. Gołębi na przytrzymanie do poniedziałku, to był lot z 540 z Belic, z Niemiec. Lot był bardzo deszczowy, był taki, był pochmurny, ale nam naprawdę gołębie super usiadły z tego lotu. I ona właśnie wtedy wygrała. I to jest właśnie, i po niej też będzie dziecko na aukcji. Jej akurat w tamtym roku na wystawie nie mogliśmy podziwiać. No nie było wystawy. No, ale mamy nadzieję, że w tym roku już. No ona w tamtym roku była właśnie w tym, co miałem drugiego wicemistrza kategorii C, to ona właśnie była w drużynie, a w tym roku jest w B w drużynie.
Także też czwarte miejsce w okręgu. Czwarte miejsce w okręgu, tak. No, także dobrym się wydaje miejsce no w B. No i ono tak jeszcze wyda się pierwszy, bo u nas gołębie lotowe po sezonie chowają młode. No właśnie, więc trochę się opóźniło. Trochę się opóźniło, dlatego tak wygląda. Bo niestety tego nie chowamy na początku sezonu, ale na końcu musimy wychować zawsze. I będzie po niej młody bezpośrednio na aukcji. O tych wynikach powiedzieliśmy, wspominaliśmy, natomiast nie powiedzieliśmy jeszcze jednego bardzo dobrego wyniku z tego roku, czyli na temat rejonu lotowego trzech oddziałów. Tak, mam rejon lotowy, mieliśmy z trzech oddziałów, to było Końskie, Stąporków, Radoszyce. No i oczywiście ten rejon też żeśmy wygrali z taką nawet znaczącą przewagą. Tak, ten rejon to były loty 3x500. 3x500 i 2x720. Teraz Rafał, trzecia samica. Trzecia samica właśnie też jest dorosła, no ona tutaj jeszcze ma sporo tych piór do spierania, bo ona się całe loty, się, jak są loty, nie pierze żadnego piórka. To jest gołąb, wywodzi się z gołębi drapy, z całej właśnie pary. I ona właśnie takie jest, że ona się w ogóle nie pierze, dopiero zaczyna się pierze, dopiero jeszcze ma trzy piórka, także jeszcze sporo zostało, ale po sobie już praktycznie kończy. To jest samica, która w jednym roku zrobiła do kategorii C, koeficjent 4,20 bodajże, jak się nie mylę. W tamtym roku zrobiła do A 10 chyba 80. No w tym roku no już się troszeczkę słabiej leciała, już nie zasiada tak już czołowo, ale no jeszcze parę razy nam fajnie usiadła. I po niej też będzie właśnie młody na aukcję. Także fajna samica, to naprawdę, ona chyba jeszcze ten rok tylko obleci i zostaje do spokój do rozpłodu. Ale właśnie, pokazujemy już trzecią samicę, czyli zakładam, że samice u was... Tak, samice u nas bardziej dominują. No, samce są naprawdę, no, gorzej lecą, no ale też nie tak najgorzej. Ale gołębi przed lotem też nie pokazujecie. Znaczy, my pierwsze 6 lotów, 5 lotów nie pokazujemy gołębi, a później je pokazujemy już. Czyli jest ta zmiana w sezonie. Jest zmiana, zmieniamy to tak. Może też dlatego nie ma jakiegoś tego zawahania formy. Tak, jeżeli to pokazujemy na pierwszą 500, to przeważnie pokazujemy gołębie. Chyba że się szykuje lot z wiatrem, to nie. Ale jeżeli się szykuje lot taki 500 km, nawet jak była 300 byłaby pod wiatr, to też pokażemy. Też. To też już pokazujemy, ale tak to te pierwsze par lotów nie wkazujemy. No tak, nie wywożycie w trakcie tygodnia, nie. Więc one się nie widzą, nie mają tej motywacji, więc trzeba coś zrobić. Ale widać, że już po tych 5 lotach, czy tam po 4 lotach na przykład, to już mają, już są te gołębie stęsknione, że muszą się zobaczyć. No. A my tutaj właśnie już między lotami nie wywozimy gołębi. Fajna samica, no. Także... A teraz pokażemy jej partnera. Ta jej partnera, właśnie pokażemy. A to właśnie ten jest partner tej samicy. One są już w parze naprawdę już od samego początku, jak i no tego, to on jest gołąb z 16 roku, tak samo ta samiczka jest. No, to jest syn ciemnego Belga, naszego tego super rozpłodowca. Czyli naszego najlepszego rozpłodowca. Tak, no. No ten nasz rozpłodowiec już nie żyje, już 2 lata, rok już nie żyje. Już nam już zdechł na ten samiec, ale mamy naprawdę po nim fajne gołębie. Ten gołąb też z maratonu był na gołębniku był pierwszy i on właśnie do B jest liczony w tym roku. Do tego czwarte miejsce mamy w okręgu. No widać, że jeszcze się dopierzają, bo myśmy bo zaraz po samych lotach żeśmy gołębi nie łączyli w parę, tylko czekaliśmy jeszcze 2 tygodnie. Podaliśmy tam, no, coś tam żeśmy podali, żeby odkazić te gołębie po lotach. Trochę sobie odpoczęły i dopiero żeśmy to puścili w parę. Tak, ale to była kuracja jakaś przeciwko rzęsistkowi? Tak, tak. Znaczy, no my to taką dajemy kurację, dajemy recept trójkę. Aha, wiem. Recept trójkę i to jest takie uniwersalne. I tak, właśnie. To jest produkt, o który już parę osób nie pytało, bo kiedyś na filmie u Andrzeja Jurgielewicza mówiliśmy właśnie, że podawał w sezonie. No my też właśnie to podajemy, właśnie ten recept trójkę, bo mi się daje, że to jest najlepsze, bo podasz raz, masz na kilka tych właśnie tych chorób, że na wszystko to działa. To jest naprawdę samo, samiec super gołąb. On już często tutaj u nas już siadał w czołówce. No w tym roku ma chyba 8 konkursów, jak się nie mylę. Fajnego. To jest właśnie bezpośrednio syn. Chociaż jego siostra lepiej latała. Zginęła nam ta siostra już wcześniej na lotach, ale naprawdę. I to będzie właśnie on z tą niebieską, co wcześniej myśmy prezentowali, to ona jest w parze, będzie po nich właśnie gołąbek na aukcji. Także teraz przeszliśmy sobie już do gołębnika lotowego. Jeszcze zaprezentujemy jedną samicę, a później trochę o gołębniku powiemy. Tak. To jest, Rafał, co to za samica? To jest samica jako trzecia lotniczka oddziału Końskie. Ta samiczka się wywodzi z gołębi, to jest z gołębi Wosa, także i z gołębi Schneidera, to znaczy to z tego linii tam Jokera i Rambo, bo mamy tych właśnie od Walka Schneidera z tych linii. No i ta samiczka jakby trzecia lotniczką oddziału. Fajnie, ona tak lata uniwersalnie, tak nie lata takich czołowych konkursów, chociaż raz w jednym roku usiada chyba czwarta na oddział z lotu z maratonu.
Też będzie dziecko właśnie bezpośrednio po niej na aukcji. Także też jest samiczka, która no, ma 9 konkursów. 9 ma konkursów w tym roku, na 11 lotów. Tak, bo w tym roku trochę tych lotów było mniej. Było mniej, tak. No też no, to jest góra jest Wos, a jedno to jest właśnie Schneider. Czyli to matka jest woska, a ojciec jest Schneider w głębi. Także teraz może przejdziemy sobie trochę już do strony praktycznej gołębnika. Jak to wygląda? Nie wiem, czy wszystko będzie dobrze widać, ale gołębnik jest podzielony na 3 różne boksy. Tak, 3 boksy jest zamykane, boksy są zamykane, jest korytarz. Możemy zamknąć, mamy wtedy jeden korytarz, możemy doglądać każde gołębniki. Także to jest tak samo też funkcjonalne, bo jeżeli gołębie, samice, u nas samice jako są wpuszczane do tego gołębnika. Do tego gołębnika są wpuszczane i tędy są przeganiane do swojego gołębnika. Chociaż są karmione, są tutaj zawsze samice. Nie karmimy samic u siebie w gołębniku, nie. Samce czekają tam na wylot, przeganiane są wtedy do samic, do gołębnika, a tu jest zamykane właśnie, to wszystko zamykane, ten korytarz i tu samice są karmione. Tu jeszcze taką, powiemy, taką ciekawostkę małą, może tutaj Radek bliżej podejdziesz. Tu mamy, jeszcze tutaj widać, taką właśnie mamy taką kotarę i ta kotara jest po to, że ją rozwijamy ją i zasłaniamy ją tutaj na te cele i one, te samice tych cel nie widzą. Ja właśnie miałem się za chwilę Ciebie zapytać, mówię, jak to jest możliwe, że one tak chętnie tutaj jedzą zamiast do celi iść? Tak, i to jest zamknięte, to jest wszystko zamknięte, one tu nie widzą i wtedy chętnie jedzą. No właśnie. I nie, bo jakby żeby nie było, to nie byłyby zamknięte na kotarę, to one by tutaj czepiały się, one by myślały, żeby tu wejść do cel, a nie on myśli o jedzeniu. I on tak są nauczone i on tak cały czas jest tak jak teraz i nie ma tam problemu, żeby tam coś się działo z nimi, żeby nie wpływało na nich, na źle lotować właśnie. Dokładnie. A teraz jeszcze, jeśli chodzi o wentylację w gołębniku. No, wentylację właśnie to mamy taką, jak tutaj właśnie widać, mamy tutaj taką siatkę założoną, tam z tyłu są wyloty, tam jeszcze to właśnie to tak te powietrze tak sobie tam cyrkuluje, tam się właśnie tamtędy ucieka. Mamy jeszcze tutaj, z tej strony mamy powiercone takie tutaj dziurki powiercone. To wszystko ładnie tu pracuje. A jeszcze tu mamy na górze wentylację, mamy kominy. To jest otwierane, tak jest, to jest wiadomo, że taki jest większy ten otwór do wylotu, ale my go przymykamy, zawsze go tak, staramy się go tak przymknąć tak gdzieś na takich 10 cm. I wtedy jest najlepsza wentylacja, bo jeżeli jest tu i z tej strony, jakby tu było otwarte, to nie może to powietrze uciec. Ono tak chodzi w cały świat. Ale jeszcze tym, że tu jest właśnie, są na dole ruszta i też jest jeszcze taka przestrzeń, że ucieka, to jakby to było otwarte, to by to nie funkcjonowało dobrze. Tak, ruszt metalowy. Tak, ruszt metalowy, bo znaczy my nie jesteśmy zwolennikiem żeby sprzątania gołębniku. Mamy po to zrobione, żeby dla nas było to wygodniej. My to sprzątamy 2-3 razy w roku. Aha, przeważnie. Po spodem. Tu jest taki teren akurat, że jest suchy teren, nie ma nic mokrego, także no tu fajnie, to nie ma wilgocia, nic. Powietrze jest, czuć, że to jest fajne powietrze. Dokładnie, tak, super tutaj się czuć, ale też jeszcze, jeśli chodzi o wentylację, no to jest powietrze, które wpada przez woliery. Tak, przez woliery, jest woliera, jest wiadomo, że tu jest właśnie, jeszcze zrobię takie okno za siatką, jest wlot powietrza od dołu i tu jest poliwęglan, ten poliwęglan się nie nagrzewa latem, on jest niby ciepło, a daje chłodno. Także jest właśnie ten, bo jeżeli to byłaby szyba, to by to nagrzewało, a tu w tym gołębniku nie jest gorąco. Nie jest to wcale gorąco. Tym, że ta wentylacja tutaj tak krąży cały czas i to właśnie nie ma tutaj takiego zaduchu w tym gębniku. Tu jest wszystko ładnie, ucieka i tu się właśnie latem wejdzie, niby jest gorąco na dworzu, to tu nie jest taka duża różnica między właśnie na zewnątrz, a wewnątrz. I właśnie to jest to, że właśnie spowodowane, że tędy właśnie wlatuje. Tu jest odlot, tu jest wylot i to ta góra delikatnie jest przymknięta. To ładnie sobie to cyrkuje na powietrze i jest, no tu jest w gołębniku naprawdę, nie mamy problemu żadnych, ani z drogami oddechowymi, nic, gołębie nam tu nie chorują w ogóle. Tu nie ma takiego coś, żeby tam coś gołębie chorowały, są zdrowe, nic nie działa na nich, jakiś pył, tu nie ma w ogóle pyłu. Ja też nie mogę w takim gołębniku być, bo ja mam astmę, też staram się, żeby tu jak najmniej spędzać, ale mi tu nie przeszkadza. Bo tu nie ma pyłu. No właśnie. Nie ma pyłu. Wiadomo, że jest pył, jak się. Właśnie no jest biały pył, ale tylko delikatnie. Ale nie ma nic, żeby tak jak byłaby podłoga, albo byłaby zła wentylacja, to ten kurz się gdzieś tu unosi. No. Ale tego kurzu tu nie ma, bo. Ten kurz fajnie też spada na dół. Spada na dół, potem to tam sobie otwieramy, z przodu wysprzątamy, 2-3 razy do roku sprzątamy. Cele mamy też, mamy na rusztach. Tu mamy tylko parę celni na rusztach, bo mieliśmy te cele starego gołębnika, to żeśmy tutaj przenieśli. No to także, a tak to są cele. Tak są cele właśnie, mają, są na rusztach wysuwane.
usuń tą celę. No, także ta cela to wygląda. No nie sprzątane, no bo nie przygotowaliśmy się na ale sprzątanie. Jak widać ale jest kał, dobrze, kał jest dobry, mi się wydaje, że można pokazać każdy jeden. Wysuniemy kilka tych cel i kał jest taki sam. Widać, że gołębie zdrowe są. No, nie ma tam jakiś kał wodnisty czy coś, no nie. Tak jest. Także gołębnik jest podzielony w tych przedziałach, w tym akurat, w którym jesteśmy. Jest 20 cel. Tak, 20 cel i teraz tak jest, tu jest 20 cel. My nie tak nie robimy, że na przykład, że tu musi być, jest 20 cel, a tu musi być 15. Wpuszczamy młodzież, młodzież to walczy o cele. No akurat teraz jesteśmy w tym momencie, jak tak, puściliście tego. Bo chcieliśmy tak samo też powiedzieć, że nasze gołębie były zaszczepione 2 tygodnie temu. Dwa tygodnie temu żeśmy poszczepili wszystkie gołębie, tak jak lotowe, jak i rozpłodowe. Czyli zaraz po odchowaniu młodych. Tak, poszczepiliśmy na te lotowe gołębie i rozpłodowe. Wszystko żeśmy razem poszczepili. Gołębie są zaszczepione i były tu przeniesione właśnie młode. Tam tydzień po szczepieniu były to młode przeniesione, także tutaj są może tydzień czasu te gołębie młode. Zajmują sobie tutaj cele, to już jest, walczą z tymi starymi, bo wiadomo, ten stary gołąb jak ma swoją celę, to zaraz broni obok. Ale te młodzież się nie daje, widzę, że sobie fajnie zajmują i też jest 20 cel, zajmie 20 gołębi, tak zostają. Nie ma to, żeby jest mniej. Nie, że, tak, że musi być na przykład 15, musi być 15. W tamtym roku to było tak, że na przykład, że tutaj było wszystko było zajęte, każda jedna była cela zajęta, a w tym największym gołębniku było najmniej zajętych. Aha. Niby większy gołębnik, a najmniej zajęło sobie miejsca. Może im się tutaj bardziej podoba. I tak samo i ten jest jeszcze mniejszy, ten pierwszy przedział. No, tutaj też jest mniejszy gołębnik, ale tu też chyba tylko dwa gołębie nie miały cel. Dwie cele były puste chyba, albo dwie, albo trzy. Ale tutaj były praktycznie wszystkie zajęte, a tam było najmniej. I to nie wiem, no, ten gołębnik jest mniejszy, a gołębie gdzieś chętnie tutaj chcą przychodzić. A gołębnik większy, gdzieś większa przestrzeń. Ale też dobrze, że on jest podzielony w ten sposób, bo te gołębie nie są tutaj takie płoche na pewno. Nie, one się też nie boją się wcale. No. I też jak wchodzicie, to wchodzicie praktycznie patrząc na nie. One nie mają gdzie uciec, nie? Tak, to jeszcze jak już nie ma lotów, jeszcze tak przed lotami, to tu jest wstawiane, takie drzwi są wstawiane, jeszcze taka siatka, także te drzwi są otwarte. Te drzwi wejściowe, te gołębie są tutaj, się nie boją wcale, no, także te są otwarte, te drzwi. I tu takie drzwi są zakładane, jeszcze siatki, także mają tu taki przewiew, no, także, no, wentylacja. Także tak wygląda gołębnik. Tak, tak wygląda gołębnik, no prosto, no, taki, to te gołębnik, żeśmy sobie sami robiliśmy, te gołębnik, to wszystko, żeśmy robili sami. Bo tak, no, jest nas trzech, no to wiadomo, że jak się trzech przyjdzie, to coś się zrobi. Coś się zrobi, dokładnie, tak jest. Także teraz może przejdziemy sobie do prezentacji gołębi rozpłodowych, ale jeszcze jedno pytanie, bo mówisz, że szczepiliście już lotniki. Tak. Szczepiliście je na salmonellę, paramyxo, czy co? Tak, szczepiliśmy szczepionką salmowirem, także na salmonella, paramyxo, wirusa. Teraz, Rafał, przeszliśmy do gołębnika wdów. Tak, to są właśnie wdowy, samice. Ale zmieniło się trochę, bo podłoga... Tak, podłoga była, kiedyś tu była kryta podłoga, teraz robiliśmy tutaj ruszta. Tak samo, no, także jest właśnie mniej sprzątania, bo tak to trzeba było tu posprzątać. A tak to sobie ładnie wszystko przelatuje. Też ta wentylacja tak samo ładnie chodzi, od dołu wchodzi. Tutaj też jest, wiadomo, na górze też jest ta samo uchylna wentylacja. Też jest komin wstawiony. Tak, tutaj jest od góry. Tak. I tutaj wchodzi z przodu. Tak, i tam jest woliera, jest, no, jak są loty, to te gołębie sobie na wolierze siedzą cały dzień, tam są zamykane. No właśnie tutaj, tak? Tak, i tam są na tej wolierze, co właśnie tam sobie siedzą, całutki dzień tam na tej wolierze spędzają. Tam mają wodę do picia, mamy tam siatkę, mają taką założoną, żeby im nie wiało, nie grzało. Tak, a teraz jeśli chodzi o ten okres pierzenia, jak to u Was wygląda, bo widzę, że karmniki puste, czyli karma nie leży. Nie, karma nie leży. My karmimy dwa razy dziennie gołębie, rano i wieczorem. I karmę mają tak wydzielaną, żeby nie zostawała karma w ogóle. Tak jest, czyli a jeśli chodzi o karmę teraz w okresie pierzenia? Tak, teraz pierzenia to wiadomo, dajemy karmę pierzeniową, dosypujemy pszenicy świeżej, bo pszenica jest bardzo dobra na pierzenie. Zostają tam troszeczkę słonecznika łuskanego i rzepaku. Mamy tam rzepak od kolegi, taki właśnie niepryskany, nie ten, żeby specjalnie dla gołębi. Tak, Rafał, tutaj jest wasze miejsce takie do obserwacji na lot. Tak, to są takie właśnie miejsce, tu sobie siedzimy, tu mamy cień i tu sobie się przesiadujemy. Także wyczekujemy właśnie na przykład gołębi. Tak. No.
Dokładnie widać tutaj gołębniki pod samym nosem, można powiedzieć. Tak, no to mamy kierunek, mamy szalnie stąd kierunek, kierunek stąd. Z południa, taki no, czyli no, dobry z zachodu. Widok do obserwacji. Tak, bardzo dobry tu widok jest. To właśnie, no, no zależy no, to jak od lotu, bo czasami to się daje mi od tyłu, ale przynajmniej to jest właśnie nasz kierunek, w tą stronę właśnie. Tutaj. Także tutaj dobrze widać, jak lecą z kierunku. Czyli północny zachód. Północny zachód, no. Dokładnie. Także teraz może już zaprezentujemy pierwszego gołębia z rozpłodu. Tak, chcieliśmy to zaprezentować właśnie. Zaprezentujemy kilka gołąbków naszego tego najlepszego właśnie tego rozpłodowca, tego ciemnego belga. To był gołąbek, który był kiedyś lotowany u nas, ale miał takiego pecha na oblocie. Jastrząb go akurat go tam drasnął go i to tak naprawdę, że myśleliśmy, że już nie przeżyje, bo miał normalnie całe tutaj wszystko od tą całą głowę ściągniętą skórę. Ale jakoś musimy to posklejaliśmy i ten gołąbek jest. To był wybitny lotnik i teraz jest właśnie w rozpłodzie ten gołąb. To jest właśnie syn tego ciemnego belga, bo ta nasza najpodstawowa taka linia tutaj na hodowli to właśnie to jest tego ciemnego belga. Mamy jeszcze, on już zdechł nam ten samczyk, to był, powiemy jeszcze z czego ten gołąb się wywodził. On to był właśnie z numer 1 i był z tego Quena i Zoro. Tam też mają to chodzi. To takie było, byśmy tego gołąbka kupili bezpośrednio od Herboca. Ten gołąb był Herboca lotowany. On już miał imię, ten gołąb, no ale ktoś tam mu się opóźnił i ktoś mówił i go chciał sprzedać. No i myśmy go kupili. Naprawdę to był strzał w dziesiątkę. To był najlepszy gołąb rozpłodowy, jakiego żeśmy mieli do tej pory. No ale mamy jeszcze, teraz mamy szczęście, że mamy 17 dzieci w rozpłodzie. To jest gołębie. Jeden z jego synów. Ten gołąb był lotowany kiedyś, no i tam się on został, bo ten jastrząb go tam wtedy drasnął, no i wtedy został. No pokażemy jego skrzydło. Przepiękne gołębie, to są naprawdę gołębie pięknych barw i pięknej budowie. Tak. No Radek miał tu w rękach, widział, no to chyba... No ja potwierdzam. Że no przepiękny gołębie właśnie w budowie. To właśnie to, i to też będzie, jego dziecko będzie na aukcji bezpośrednio po nim. Gołąb rozpłodowy numer 2. Numer 2, to też jest właśnie syn tego ciemnego belga. No, też jest fajny gołąbek. Ten gołąb też był lotowany. Tylko, że on nam się zatrzymał na jednym locie. Wrócił nam chyba po miesiącu. No i tak, żeśmy zdecydowali, że ten gołąb idzie do rozpłodu. No, też fajne gołąbki naprawdę daje do rozpłodzie. Skrzydełko też piękne. Tak samo taki ma kolor... Fajny, taki bardzo podobne są do siebie, podobne. W ogóle oba, nie? Tak, podobne są, bo te gołębie są wszystkie podobne do siebie. No. One tak, troszeczkę ma barwę taką jaśniejszą, ale one fajnie, takie są takie ciemniejsze, nakrapiane. No, także też jest właśnie, to jest syn bezpośrednio. Też będzie gołąb pod nim właśnie na aukcji. No, gołębie numer 3, właśnie to z spodu, to też jest właśnie syn belga ciemnego. Ten już jest właśnie taki kolorek fajny, taki ciemny. Ten gołąb to był wychowany tylko do rozpłodu. Też właśnie ten gołąbek bardzo, bardzo podobny właśnie do tego belga jest, tylko że no, tylko to jest gołąb zimbredowany. Ten gołąb jest na imbreda robiony, na córkę był łączony. No także też jest gołąb super w rozpłodzie i też właśnie będzie dziecko tego gołąbka na aukcji. One mają przepiękne oczy. Ten gołąb był tak uniwersalnym, że jaką samicę mu nie daliśmy, złączyliśmy, z każdej samicy dawał dobre gołębie. Następny to samo gołąbki, to też jest właśnie syn tego ciemnego belga. No tu też widać, że podobno do tamtego, cośmy przed chwilą pokazywaliśmy, nie? Też piękne skrzydło. Też jest gołąbek, naprawdę super gołąb, naprawdę daje dobre gołębie. Także fajny gołąbek. Też będzie właśnie, po nim dziecko będzie też na aukcji. No, daliśmy takie gołębia właśnie z tego ciemnego belga, te wnuczki, bo naprawdę one są bardzo dobre gołębie, uniwersalne na każdy loty. Podobny, no naprawdę do tamtego podobny, aby był gnieździak, nie? No, a to jest właśnie jest po innych masamicy. Kolejnym gołębiem, tak samo, to jest córka tego ciemnego belga. No, też jest samiczka, też fajny gołąbek, fajny gołębie nam właśnie przekazuje nam. Też jest taki kolorek właśnie, taki też podobny, też piękne skrzydło. No, także podobne mają kolory i w ogóle. Kolory podobne właśnie. Głowy są bardzo do siebie podobne. No i także tego, to też będzie właśnie dziecko, będzie tego gołąbka, będzie na aukcji. No to już jest samiczka, tamte by wcześniej były samczyki. Mamy mamy dzieci, mamy chyba 17 albo 18 bodajże tych gołębi właśnie mamy w rozpłodzie. Czyli także rozpłód jest zabezpieczony. Dobrze, żeśmy się zabezpieczyli właśnie tymi gołębiami. A kolejnym gołąbkiem to właśnie to jest samiczka, to jest oryginalna samica od braci Łepuch. To jest córka Harley'a. Także co pokazaliśmy właśnie tego lotnika drugiego oddziału młodymi, no to właśnie to jest jej babcia, nie?
Taka ciekawostka, to właśnie chcieliśmy powiedzieć, że ta samica bezpośrednio po niej gołębie nie chcą właśnie bardzo latać. Po prostu dopiero po jej dzieciach naprawdę dobrze gołębie latają, ale po jej dzieciach. Ale po niej nie chcą bezpośrednio. Dlatego te gołębie, tak żeśmy już podjęli decyzję, że od następnego roku żaden gołąb nie idzie po niej na loty. Aha. Będzie po niej dziecko bezpośrednio na aukcji. Będzie dziecko na aukcji. Też jest fajna samica. Samiczka to jest jak Harley, to jest syn Ripleya, nie? No, to też była. Miał być samczyk, ale wyszła samiczka. Fajna samica. Tak jest. Naprawdę, po niej bezpośrednio nie bardzo, ale po ich dzieciach to super latają gołębie. No, także to nie, też nie przypadek, bo w tamtym roku najlepszy lotnik młody to był jej wnuczek. I w tym roku jest drugi lotnik oddziału młody, też jest jej wnuczek. To nie tak, nie, myślę, że to nie jest przypadek. Kolejnym naszym gołębiem tutaj w rozpłodzie, tak samo takim naprawdę dobrym gołąbkiem, to jest oryginalna samica od Pałki, to jest córka 1360. Też nam wydała nam tego gołąbka, to kupił nasz kolega. Pokażemy jej skrzydło od razu. Tak, pokażemy jej skrzydełko. To kolega właśnie kupił tą samiczkę. No też tak nie bardzo mógł wychować po niej, tam gdzieś nie miał takiego szczęścia. No i trafiła nam tutaj do nas, bo my rozpód mamy z kolegą na pół. Także pozdrawiamy Tomka i to mamy na pół rozpód. I on właśnie ją tutaj nam do nas przywiózł i po niej już mamy gołębia, który nam dobrze lata. I to mówią, że z Pałki gołębie nie latają na dalekie loty. Ten gołąb jako rocznym już nam 2500 zrobił w konkursie. Tylko że ona jest łączona z synem ciemnego Belga. Aha. Ona jest w parze. Już jest krzyżówka. I już właśnie daje takie gołębie, że nawet na 500, 2500 to roczny zrobił nam w konkursie. Będzie po niej dziecko na aukcji. Będzie, ona w parze jest, zaraz pokażemy jej partnera, jakim w parze jest, jest jedno dziecko, będzie na aukcji. No, także fajna samica, ta sama. To jest samica z 15 roku, jest, no, już jest taka troszeczkę starsza. No ale te gołębie naprawdę, właśnie z tego 1360 to naprawdę są dobre gołębie. A tu kolejnym właśnie gołębiem to jest gołąb od braci Łepuch, to jest syn małego Wosa. Przepiękny gołąb. I to właśnie on w parze jest tą samicą od Pałki. Był w parze i właśnie to będzie dziecko ich na aukcji. Złączyliśmy tak specjalnie właśnie, żeby było ten gołąbek. Jeden zostaje u nas, jeden pójdzie na aukcję. Tam to sobie do rozpłodu. Przepiękny czyli gołąb. One teraz były razem, bo tak to ta tak. Samica była parowana na... I on był wcześniej samicą, córką ciemnego Belga. Był w nią, a był specjalnie na jesień był złączony właśnie z tą samicą od Pałki, żeby była taki właśnie, zrobimy taki może jakieś uniwersalne gołębie. Bo te gołębie naprawdę są, te włosy, to są naprawdę dobre gołębie, tak samo od lotów krótkich do długich lotów. U nas tak samo świetnie te gołębie latają, naprawdę te gołębie nam się sprawdziły super. Kolejnym gołębiem to jest gołąb, tak samo, to jest gołąb od braci Łepuch, to jest z linii z Baka 17, z Marcela Arbrechta. Ten gołąb ma naprawdę, ma świetne pochodzenie i z tych gołębi naprawdę się tak samo fajne gołębie pokazują. To super, super, ale ma pochodzenie naprawdę, ma takie pochodzenie dobre. Z tych gołębi jest naprawdę ciężko tej gołębi, żeby kupić te gołębie. No my tak samo czekaliśmy, żeby go kupić, no i naprawdę trafiliśmy na naprawdę super, super gołąbka. Będzie właśnie, po nim będzie też dziecko na aukcji. Przepiękny gołąb. To jest z całej, to dziadki jego są imbredowane były z Baka 17. Ciekawy gołąbek, naprawdę. Ma jako pochodzenie ma super. No i już wydaje dobre gołębie, już naprawdę te gołębie fajnie. Już wiadomo, że to od razu nie ma takiej rewelacji, że to byłoby bardzo dobre. Ale w tamtym roku jego córka była czwartą lotniczką oddziału. Już córka jego była. No w tym roku słabiej leta jako roczna. Zobaczymy jako dwulatką, jak będzie się pokazywać. Tego gołębia dopiero macie tego niedługo. Tego mamy niedługo, bo tego gołąbek jest... Pierwsze młode wychodzimy, to kolega chował w 19 roku. To jeszcze nie był u nas, bo tam to właśnie to jest ten wspólny rozpód. Dopiero w 20 roku żeśmy pierwsze młode po nim uchowali. No i w tym roku. W tym roku żeśmy nie zgubili po nim żadnego gołębia. Mamy cztery gołębie, uchowaliśmy i wszystkie cztery mamy po lotach. Rafał, tutaj widzę, że puchary stoją. Wszystko stoi, ale stoją też słoiki, więc to... Raczej nie dla was, no tylko nie, dla gołębi. Może także może nam powiesz, co to jest? To jest właśnie, jeszcze jest data. To jest propolis zrobiony. Tego też robimy dużo, bo tego dużo stosujemy. Nie wiadomo, to jest tak. Dobry bimberek, dobry propolis i to stoi. Będzie miało już bez mała niedługo rok. Tak? 26. Kit pszczeli i bimberek, tak. Tak, dajemy pół litra bimberku, ćwiartkę wódeczki i 100 gram propolisu.
kitu przelego. I to wszystko to stoi tak sobie. O. I to ma parę rok czasu. To może stać nawet kilka lat. Kolejnym naszym takim, robionym to jest właśnie to tak samo. To jest tak. Tempropolis, cytryna i pyłek pszczeli. Tak i miód. I to jest właśnie takie coś zrobione. Odkręcimy, pokażemy. O, taki fajny, taka konsystencja. To dajemy tak samo. To jest taka bomba antybiotykowa. To dajemy tak samo. Cały rok dajemy. W czasie lotów też dajemy. Dwa razy w czasie lotów dajemy. To właśnie to. Tylko, że to robimy tak, że na przykład robimy dzisiaj karmę, szykujemy na wieczór. Polejemy właśnie tym propolisem. Karma musi wciągnąć, a alkohol musi wyparować. I no. Wtedy dajemy właśnie tym gołębiom. Tak, i to jest cały rok. Ktoś jak będzie tam ktoś chciał wiedzieć, jaki to jest przepis, no to sobie tam może zadzwonić. Tak, na końcu będzie numer, przepraszam. Tak, i to wytłumaczymy. Kolejnym naszym takim dobrym też samo, co dajemy, to jest siara krowia. Od krowy siara. To jest siara bezpośrednio od krowy. Tego dajemy właśnie dużo w czasie pierzenia. Dostajemy tego bardzo dużo. No. Tak, dajemy tego praktycznie 3-4 dni w tygodniu. To ma dużo białka. Ja mam taką możliwość, bo ja pracuję tak, że mam kontakt z rolnikami i zawsze mi tam rolniki zostawiają taką siarę. I ja tego właśnie całą jesień, jak dopóki się kołem nie wypierzą, daję tą właśnie tą siarę. I to samo daję w rozpłodzie. Jak mamy rozpłód na młode, dostają bardzo dużo tej siary i wtedy młode bardzo fajnie rosną. Jest super rzecz, naprawdę bardzo dobra. Tylko, że bezpośrednio od krowy. Ja mam możliwość, to ja zawsze mam świeżą, ale można mrozić. Także można sobie zamrozić i też będzie, nie? Ja nie mrożę, bo mam możliwość, że zawsze mam świeżą. Jeszcze jeden słoik jest za tobą. Tak, jeszcze jeden słoik jest za mną, to są robione warzywa. Już odkręcę, pokażę, o takie warzywka są robione. Też sami sobie robimy. Tu jest tak, burak, chrzan, czosnek, cytryna, pokrzywa, seler, por, wszystko tu jest, takie, wszystkie warzywa. To robimy, takie słoiki kładziemy. Taki słoik może potrafi tak gdzieś stać do miesiąca, może stać w lodówce. Aha. I tutaj tak samo stosujemy cały rok w rozpłodzie. Na karmę. Dokładnie. Na karmę rozmieszamy, chwilę poczekamy, tam pół godzinki i ona fajnie wciągnie. I to samo dajemy też jeden dzień w czasie lotów. Też? Dajemy. Jak są loty, zawsze dostajemy to w środę. No, tak samo, taki jakby skład. Takie witaminki. Takie witaminki. Bardzo chętnie to jedzą. No jest, moim zdaniem to jest super rzecz. No także jakby tam ktoś chciał wiedzieć dokładnie, jaki to jest przepis, także proszę dzwonić, no, też ja też tam powiem, tak. Wszystko wytłumaczę, jak to się robi. Dokładnie. No. Także to są te cztery produkty tak, naturalne. Tak, cztery produkty takie naturalne, takie nasze naturalne produkty, które stosujemy, które sami robimy i to stosujemy. Także poza tymi czterema naturalnymi rzeczami jeszcze... Jeszcze właśnie chcieliśmy pokazać, my dajemy takie kamyki. U nas te kamyki dostają cały rok gołębie. To jest kwarcowy kamyk, a to jest rzeczny kamyk, taki jest ciemniejszy, jaśniejszy. Te gołębie dostają cały rok. U nas nie dostają dużo gritów gołębie. Mniej gritów, ale dostają cały rok takie kamyczki. To są tak zwane zęby żołądkowe. To są, także gołębie nie mają problemu z trawieniem. No właśnie, a te kamyczki skąd sobie? I te kamyczki to można kupić sobie normalnie na internecie. To są kamyczki tak zwane do akwarium. Aha. Także można sobie kupić, są oryginalne dla gołębi, no ale po co to, jak można sobie kupić worek 20 kilo za nieduże pieniądze i naprawdę chętnie to jedzą. Młode dostają cały czas, nie mają problemu z trawieniem. U nas na przykład tutaj jest adeno, to już nie mieliśmy 3 lata adeno, w ogóle nie mieliśmy adeno. Odkąd stosujemy te kamyki? Myślimy, że tak samo, że to właśnie jest dobra rzecz. Na te jelita, że te gołębie dobrze trawią. Dobrze przetrawiają jedzenie. No właśnie, bo to im pozwala ścierać karmę, tak. Więc to trawienie... Dostają tak samo, też młode, jak widzimy, coś bierze, jakaś bakteria czy tam coś, to dajemy właśnie albo propolis sam na karmę, tylko sam ten propolis, ten robiony z tego. I dajemy też dużo jogurtu naturalnego. Bardzo dużo jogurtu dajemy. Naturalny. I tak, teraz na przykład w okresie pierzenia też? Też, bo to jest białka dużo, także... Ale jak są młode, właśnie jak już tak odsadzone są, dajemy dużo jogurtu naturalnego. Tego my mają lepsze trawienie, wszystko. Także to jest dobre. I te kamyczki, myślę, że to samo jest to taka przyczyna, żeby te gołębie nie chorowały na to adeno. Nie mają problemu z trawieniem po prostu. No fajne takie można sobie kupić. Na internecie są, także można sobie zamówić woreczki. I to jest kwarcowy, a to jest rzeczny. Ale ten chętnie jedzą, ten chętnie jedzą. Także nie ma problemu. Także jeszcze zaprezentujemy karmę, jaką one teraz dostają, gołębie lotowe, w okresie pierzenia. Tak, to jest taka karma właśnie, to jest tak, to jest pierzeniowa karma, pszenica,
jest rzepak trochę dosypywany i uskany słonecznik. I trochę kukurydzy jeszcze tam dosypujemy tak samo luzem, takim mieszanym. No tak to ogólnie taka karma właśnie jest. Jakaś, nie jest taka normalnie jakaś tam modyfikowana i specjalnie, tylko to jest mieszana tak, te trzy składniki. A konopi ewentualnie dosypujesz jeszcze do konopi nie dosypujemy, nie. No i czasami w czasie lotu to samo. Tam na początku tygodnia czasami trochę dosypiemy, ale to tak poniedziałek, wtorek tylko i koniec. Ale albo wcale. Staramy się jak najmniej. Zresztą tej konopi tam w karmie jest, to wystarczy. Teraz zaprezentujemy kilka gołębi na aukcję. Parę sztuk, nie będziemy pokazywać wszystkich. Też pokazywaliśmy ich rodziców wcześniej. Mówiliśmy, że niektóre z tych gołębi z rozpłodu lub z lotowych będą na aukcji. Także teraz kilka sztuk, Rafał, wybranych przez ciebie. Teraz połowa raczej samica. To będzie raczej samica. To właśnie to jest gołąb właśnie, to jest z tego małego wosa, tego czerwonego. I to właśnie ta samiczka niebieska, ta od pałki, ta córka 1360. To jest gołąb późniejszy, bo to było tak specjalnie, bo zostawione właśnie było do, żeby było coś do rozpłodu. I właśnie jednego na aukcję przeznaczyliśmy, a jednego dla siebie zostawiliśmy. I jeszcze numer tego gołębia. Ten numer gołąb ma PL444. Oddział jest, a numer 15600. Fajny numer. Fajny numer. Ładny gołąbek, będzie widać, taki jest. Nie jest taki duży, nie jest taki kurna, ale to jest jeszcze młody gołąb. No to jest jeszcze taki, po sobie się fajnie pierze. Lotek na razie widzę, że nie rzuca. Gołąbki są te samo zaszczepione. Także ten kolejny gołąbkiem właśnie to jest właśnie z tych gołąbków, z tego ciemnego belga. Też widać, ten gołąbek jest podobny, bo ma kolor, ma tak samo taki ciemny. To jest gołąbek, który ma tam wypierzony, ma już kilka piórek, po sobie praktycznie wypierzony. Piękny gołąb na pięknym oku. To też będzie, mi się wydaje, że będzie chyba samiczka. Też tak myślę. No, także tą parę, żeśmy tam wcześniej tego gołąbka byśmy pokazywali, właśnie to jest z nich, z tego ciemnego belga. Tak, ale pokażemy właśnie kilka gołębi z różnych linii, bo będzie dostępnych ich trochę więcej. Będą dwie aukcje, będą tych gołąbków po 8 gołębi, tak? Tak jest, dokładnie. Będą dwie aukcje po 8 gołąbków. Będzie. Pierwsza będzie teraz, potem będzie druga. Tak, i jeszcze numer tego gołębia podamy, bo nie podaliśmy. To będzie numer 15581. Też jest na obrączce 444, bo brakło nam obrączek w oddziele i tak troszeczkę dokupili właśnie obrączki. To są obrączki z Kielc. Z kartami wszystko jest. Tak, następnym gołąbkiem właśnie będzie 15364 numerku. Ten gołąb jest nakrapiany. To jest właśnie gołąb z tego Marcela Albrechta, właśnie tego Baka 17. Piękny gołąbek właśnie taki. On właśnie był tak samo z córką tego ciemnego belga. Fajny gołąbek. Też właśnie to jest tego Baka, z Baka 17, taki ma bliskie właśnie ten Bak 17. Super ten gołąb, ten właśnie jest skupiony. Łączenie na takie sprawdzone. Na takie sprawdzone gołębie. To Marcel Albrecht to takie gołębie typowo na takie ciężkie dalsze loty. A i te gołębie z tego ciemnego belga fajnie pasują do niego. Będzie chyba samiczka, mi się wydaje. Też jest podpierzona, bo to gołąb ma trzy piórka, ma do spierzenia jeszcze. Ale będzie, mi się wydaje, że będzie chyba samiczka. Kolejnym gołąbkiem właśnie o numerze 15580. Gołąbek jest nakrapiany. To jest właśnie, to jest po tym oryginalnym Marcela Brechcie, co kupiliśmy od braci Łepuch. Z tego Baka 17 i też jest właśnie łączony na córkę ciemnego belga. Ten to będzie samczyk. Nawet jest podobny do tego gołąbka, co wcześniej, bo to z tej samej rodziny jest. Piękny gołąbek, tam ma już trzy pióra, dajże dwa pióra wypierzone. Po sobie się wypierza. No, także to jest gołąbek właśnie z tego połączenia, co byśmy pokazywali właśnie wcześniej, tego gołąbka prezentowaliśmy, tego niebieskiego właśnie z Baka. To jest właśnie oryginalny syn tego gołąbka. No, następnym gołąbkiem właśnie o numerze 15388, to chyba będzie samiczka będzie chyba. To jest pełna siostra tej drugiej lotniczki oddziału młodej. To też jest gołąb, to jest wnuczka tej Harlejki, cośmy tam wcześniej przedstawiali. A z ojca to jest właśnie z hodowli pana Pawła Mędrysy. Także to jest pełna siostra tego gołąbka, tego drugiego lotnika. Też ten gołąbek już podpierzony, ma cztery pióra, ma do spierzenia. Wypierzony, już taki już fajny. Że już się na wiosnę do parowania. Do parowania będzie. To będzie mi się tak wydaje, że to będzie samiczka. Raczej tak. Bardzo ładny gołąbek. Kolejnym gołąbkiem jest samo gołąb o numerze 15578. To jest taka późniejsza samiczka. To jest gołębnika lotowego. To jest samiczka będzie. To jest samiczka tej, to jest córka tej samicy trzeciej lotniczki oddziału. Co pokazywaliśmy, wcześniej prezentowaliśmy ją. To jest ten gołąbek. To też jest gołąb, właśnie to jest gołąb WOS razy Schneider.
I ona tam ma chyba kopmana, ma coś tam, odwraci łepuch z linii. Łąbek jeszcze nie podpierzony. Po sobie się już tutaj widzę, że się pierzy. Będzie na pewno będzie samiczka. Gołąbek o numerze 15561. To jest gołąbek właśnie, to tak samo z gołębnika lotowego, co przedstawiałem właśnie tą samicę, taką niebieską, tą z drapu i tego samczyka, tego syna ciemnego belga. No, to, także to jest też jeden gołąbek właśnie, będzie z nich przekazany na aukcję. Też fajny gołąbek, tu późniejszy, bo on żadnych piór nie pierze. Po sobie się widzę, pierze się. No bo mi się wydaje, że będzie chyba raczej chyba raczej samczyk będzie. No. Podobny do tej samicy podobnej. No to ta samica też fajnie, bo tu ona zrobiła do C4 koeficjent 4,20 i do A zrobiła 10 za rok. No. Także to są gołębie na aukcję, które teraz się pojawią. Natomiast może jeszcze więcej powiesz na temat tych gołębi, które będą na aukcji, bo nie wszystkie zaprezentowaliśmy. Tak, nie wszystkie my zaprezentowaliśmy. Tam jest większość gołębi, właśnie to jest gołębi z tego ciemnego belga właśnie. To na tej linii takiej podstawowej, co mamy. To tych gołębi jest najwięcej tu na aukcji. Jest jeszcze są gołębki, jeszcze są z lotowego właśnie gołębnika, parę sztuk jest. Tak samo są gołębie z Wosa. No tak żeśmy troszeczkę tak pomieszali, żeby z Bendrysy, jest oryginalny syn, będzie Harlejki, też będzie na tej aukcji. Także no fajne gołąbki, żeśmy takie wystawili, żeby właśnie były z każdego tam coś, z Malcela Albrechta, także z każdej tam linii coś, ale najwięcej to na naszej bazowej linii to tego ciemnego belga, bo z tych gołębi się najlepiej gołębie sprawdzają. No i oczywiście jeszcze odwalka Schneidera, te gołębie z linii Jokera i Rambo. To są tak samo gołębie, nasze taka druga podstawowa linia na gołębniku. Także żeby na sucho nie kończyć filmu, to pokażemy ostatniego gołębia, który jest nowością w waszej hodowli. Tak. Coś więcej o nim już powiecie? Tak, to jest gołąbek z linii Wosa, to jest, bo to jest samiczka na pewno, to jest córka Playboya. To też właśnie to kupił nasz kolega, serdeczny Tomek. No i właśnie tu na wspólnym rozpłodzie mamy tego gołąbka. Miał być samczyk, ale okazało się, że samiczka. Na pewno, że samiczka jest. No to jest córka Playboya. Wiążemy jak najlepsze nadzieje z nim. Nadzieje z nim, że przepiękny gołąb. Naprawdę jest tak podobna do tego właśnie Playboya, że... A jeszcze coś w tym roku nowego przyjechało do was? Tak, jeszcze oprócz tego gołąbka, jeszcze właśnie mamy od braci łepuch. Mamy dwa gołąbki bredowane na tego 02 Kopmana. No to takie te gołąbki są super, bo tego także co... cały czas jednak jeszcze wzmocnienia... Cały czas. Konkurencja nie śpi, my też nie śpimy. No też nie śpimy. Oprócz tego jeszcze mamy 7 gołąbków od Waldka Schneidera. Też się my w tym roku sprowadzili, zakupiliśmy. No bo wiadomo, tych gołębi też się nie trzymamy, bo to są naprawdę dobre linie, te stare linie Joker, Rambo, które są tutaj tak samo podstawą naszego gołębiku. Także tym miłym akcentem na dziś kończymy. Dziękuję za materiał i życzę wam teraz spokojnego już tego okresu do lotu wasz. A myślę, że jeszcze może przed lotami się spotkamy, także. Także no, dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiamy, życzymy dużo sukcesów na rok 2020, żeby ten sezon się zaczął tak jak normalnie, nie jak z opóźnionym. No i jak najmniej, no to zdrowia. Dokładnie, także dobry lot. Dobry lot. Dobry lot.